O tym przedsięwzięciu kolejowym mówiło się już w kwietniu 2017 roku. Chodzi o budowę nowego przystanku osobowego o roboczej nazwie Pabieńce Północ po zachodniej stronie przejazdu kolejowego na ulicy Lutomierskiej w ciągu drogi krajowej nr 71. Według koncepcji ma on przejąć znaczną część ruchu pasażerskiego w mieście. Mieszkańcy centrum i wschodniej części miasta bliżej do pociągu będą mieli za 2 lata. Tak wynika z informacji podanych na konferencji prasowej marszałka województwa łódzkiego. Pabianice, Zduńska Wola, Stryków oraz Głowno to miasta naszego województwa, w których zostaną zrealizowane nowe inwestycje kolejowe dotyczące zarówno budowy nowego, jak i odnowy istniejących już przystanków kolejowych. Na koniec pozostawiłem sobie Pabianice, bo tam mamy praktycznie nową inwestycję. To jest nowy przystanek, umownie dzisiaj nazywany Pabianicami Północą. Aczkolwiek, no to zobaczymy jeszcze, to jest kwestia już tam techniczna nazwy, ale jest to bardzo istotne połączenie dla Pabianic. Nowy przystanek, nowe miejsce do tego, aby podróżni mogli w Pabianicach korzystać z kolei. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe wspomniane inwestycje zrealizują dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Zarząd Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt zatytułowany Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego został złożony w ramach tzw. naboru bezkonkursowego. To znaczy, że wystarczyło, że został dobrze oceniony pod względem formalnym i merytorycznym, by otrzymać dofinansowanie. Całkowita wartość projektu wynosi 50 221 tysięcy złotych, a wartość dofinansowania to 34 420 tysięcy, z czego większość, bo 30 771 tysięcy, pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 3 648 tysięcy to wkład z budżetu państwa. Resztę pokryła spółka PKP PLK. Zgodnie z przyjętymi założeniami w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ulicy Lutomierskiej powstaną 2 perony jednokrawędziowe o długości 150 metrów. Staną na nich ławki, wiaty oraz informacja pasażerska, będzie też oświetlenie oraz pochylnie. W pobliżu przy ulicy Karniszewickiej powstaną miejsca postojowe dla samochodów osobowych, nowe chodniki oraz wiata rowerowa. Prace, jak zapewnia wykonawca inwestycji, powinny zakończyć się w 2023 roku. Po nieco dłuższej przerwie wywołanej pandemią do Urzędu Stanu Cywilnego powróciła uroczystość nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenia nadane przez prezydenta Polski odebrało dokładnie 13 par. W gronie jubilatów przeważały pary, które świętują złote gody, czyli 50 lat wspólnego małżeństwa. Tylko 2 pary mogły pochwalić się dłuższym wspólnym pożyciem. Aurelia i Leszek Pędykowie świętują żelazne gody, czyli 65 lat wspólnego małżeństwa, a Halina i Henryk Chyryczowie szmaragdowe gody, czyli jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego. Dostojnym jubilatom medale wręczył prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz. Zaznaczam Państwa tym pięknym medalem, który jest wyrazem Waszej miłości, wspólnego pożycia małżeńskiego. Podczas uroczystości jubilaci otrzymali nieco inne życzenia od tych, które składano im podczas zawarcia związku małżeńskiego. Jeszcze wielu radosnych i słonecznych dni w życiu oraz doczekania w jak najlepszym zdrowiu następnej jubileuszowej uroczystości. Małżonkowie w prezencie otrzymali kwiaty, ciepłe koce oraz czekoladki. Gratulacje i życzenia złożył również prezydent miasta. W imieniu całej społeczności miasta Pabianic składam Wam przede wszystkim zdrowie. Wiemy, że już powoli kończy się ten trudny okres, który również razem przeszliście. Myślę, że niedługo już zdejmiemy te okalające nas maseczki, będziemy mogli już na stałe wrócić daleko. Ale przede wszystkim życzę zdrowia, bo w tym trudnym okresie zobaczyliśmy, ile tak naprawdę jest warte wsparcie drugiego człowieka, kiedy są puste ulice, kiedy są puste sklepy, kiedy nic się nie dzieje. Bo z nudów można różne dziwne rzeczy robić, ale kiedy się ma drugą osobę obok, to zawsze coś ciekawego się znajdzie. A widzę, że niektórzy z Was są jeszcze na tyle radośni, uśmiechnięci, że pewnie coś ciekawego na każdy wieczór wymyślili. Życzę Wam, żeby ta radość, którą macie
w sercu, którą widać w waszych oczach, trwała z wami jak najdłużej i nie ukrywam, że oczekuję państwa za kolejnych 5, 10, 15, 20 lat na kolejnych rocznicach. Serdecznie wam jeszcze raz gratuluję. Gratuluję waszym najbliższym i do zobaczenia za kolejnych 5 lat. A jaka jest recepta na długie, udane pożycie małżeńskie? Po prostu trzeba się rozumieć. Jeżeli się jedno z drugim rozumie, wiadomo, że po prostu jest tak, jak to w małżeństwie, nie? Raz jest do góry, raz jest do dołu. Ale ogólnie to trzeba się szanować nawzajem i to jest chyba najważniejsze w życiu. Na kompromisy, na ustępstwa i jak jest coś nie tak, to pomilczeć najlepiej. A do tego, jeżeli dzieci jeszcze wspomagają w tym pożyciu, to jest wszystko okej. A dzisiaj nam się urodziła prawnuczka. Jest powód do świętowania. Tak, podwójny. Będziemy dzisiaj balować. Przede wszystkim kochana miłość. No. I tylko miłość, to jest najważniejsze. I sobie wybaczamy. No, tolerancja. No i harcerstwo, tak jest. Które nas scaliło. Połączyło razem, przez harcerstwo jesteśmy razem 50 lat. No. I nasi synowie też ponad instruktorami są. No. Także no miłość, no miłość. No. Trzeba wierzyć w to. Tradycyjnie na koniec było 100 lat. Niewątpliwie pamiątką z tej wyjątkowej uroczystości będzie pamiątkowe zdjęcie. Pandemia pokrzyżowała różne plany i działania. Nie doszło m.in. do kwestii na terenie pabieńskiej nekropolii organizowanej od kilkunastu lat przez Stowarzyszenie Zjednoczenie Pabienickie, zbiórki, która rokrocznie przynosiła wsparcie finansowe pabieńczan w odnawianie zabytkowych pomników. Stowarzyszenie poprosiło jednak przez lokalne media i portal społecznościowy Facebook o dobrowolne wpłaty na konto, aby można było kontynuować renowację pomników. Odzew nie był taki jak podczas fizycznej zbiórki datków do puszek. Na konto stowarzyszenia wpłynęło 1304 zł. To kwota niewystarczająca na odnowienie choćby jednego pomnika, ale po podwojeniu tej kwoty ze składek członków stowarzyszenia za kwotę 2600 zł postanowiono odświeżyć 3 wcześniej odrestaurowane obiekty. W tym roku zdecydowaliśmy się na takie prace pielęgnacyjne przy już odnowionych nagrobkach i te zabiegi są jak najbardziej pożądane i tak naprawdę one cyklicznie po kilku latach powinny być wykonywane, bo to są obiekty, które stoją na zewnątrz, kurzą się, pokrywają się glonami, to są naturalne procesy. One oczywiście są znacznie spowolnione po tych zabiegach konserwatorskich, które zostały zrobione. Natomiast jest to jak najbardziej czynność wskazana i zalecana przez konserwatora. Pracom pielęgnacyjnym zostały poddane 2 pomniki zlokalizowane na cmentarzu ewangelickim. To nagrobek Emilii i Rudolfa Budzińskich z rzeźbą Chrystusa Błogosławiącego, odrestaurowany w 2012 roku i nagrobek kapliczka rodziny Krusze, dzieci i wnucząt Beniamina Krusze, założyciela przemysłu bawełnianego w Pabianicach, odrestaurowany rok wcześniej w 2011 roku. Tutaj właśnie obiekt został ponownie zdezynfekowany, umyty i ponownie zahydrofobizowany, tak żeby znowu przywrócić trwałość tych prac zabezpieczających. Takie same prace zostały wykonane przy kapliczce rodziny Krusze. Drobne jakieś tam uzupełnienia jeszcze wykonałam, wyspoinowałam elementy, które się wykruszyły i zostały zahydrofobizowane. Na cmentarzu katolickim pracą pielęgnacyjno-odświeżającym poddany został wykonany z piaskowca nagrobek Józefa Kajzera, zlokalizowany w tak zwanej Alei Zapomnianych. Ten obiekt był wcześniej odrestaurowany w 2015 roku. Te wykonane prace wystarczą na kolejne lata, mówi Anna Połomka. Należy przyjąć takie założenie, że te prace co jakiś czas powinny być ponowione, żeby trwałość tej konserwacji była wydłużona. Oczywiście to, że obiekty się pokrywają glonami, nie jest jakoś tam bardzo szkodliwe, też często ludzie nawet mówią, że one wyglądają wtedy tak, wyglądają tak naturalnie, są tak osadzone w tej tutaj florze tego cmentarza. I to faktycznie nie jest jakoś tam wielce szkodliwe, natomiast no, jak już się to ten proces porastania przez mikroorganizmy jest bardzo zaawansowany, to należy je zdezynfekować.
Pierwsza kwesta została zorganizowana w 2007 roku. Do tej pory, wliczając ubiegłoroczną zbiórkę w postaci dobrowolnych datków na konto z adnotacją wpłata na renowację pomników na cmentarzu w Pabienicach, 14 kwest dało wynik finansowy 264 709,22 zł. Odnowione zostały 32 obiekty, 16 z nich znajduje się na cmentarzu ewangelickim, również 16 w części katolickiej. 100 miododajnych roślin posadzono na wydzielonym terenie na Zatorzu, dokładnie na północnym obszarze miejskiej działki, która znajduje się na pograniczu Pabianic i Piątkowiska w centrum osiedli domków jednorodzinnych. To kolejny etap projektu pod nazwą Życiodajne Serce. Tutaj spotkaliśmy się razem z mieszkańcami, z diamencikami, z agrawkami, z firmą ogrodową, z koordynatorem tej firmy, ze Stachem, tak? Stasiem Czarneckim. No i razem realizujemy kolejny etap projektu, czyli sadzenie miododajnych roślin. Na początku uczestnicy zapoznali się z kilkoma wskazówkami dotyczącymi prawidłowego sadzenia roślinek. Później, zaopatrzeni w rękawiczki i odpowiednie narzędzia ogrodnicze, zabrali się do pracy. W ciągu godziny, zgodnie z nazwą projektu, czyli na wyznaczonym kształcie serca terenie, posadzili m.in. szałwie i kocimiętkę, czyli rośliny, które są wartościowe dla pszczół. To są bylinki bardzo odporne na różne warunki środowiskowe, ale przy okazji też dające nam efekt niesamowity. Po środku stoi piękne drzewo, z tego co pamiętam jest to lipa miododajna, która również ma nie tylko być atrakcją, ale mega fajnym przestrzenią dla pszczółek. Na koniec rośliny solidnie podlano i tutaj z pomocą pospieszył zakład wodociągów i kanalizacji, który podstawił beczkowóz. Przypomnijmy, projekt Życiodajne Serce otrzymał grant w wysokości 8 tysięcy złotych w programie Tu Mieszkam, Tu Zmieniam, edycja Eko 2021 Fundacji Santander Bank Polska. Inicjatorką projektu jest Aneta Banasiak, która z pomysłem takiego przedsięwzięcia zgłosiła się do grupy wolontarystycznej Agrawka. Była to przestrzeń po prostu wolna do dyspozycji do zrobienia czegoś. Nie, była nieużytkowa, bo była zarośnięta wysokimi chwastami roślinami. No i co? Fajnie, jeżeli to będzie służyć ludziom, tak? Należy ten teren do miasta. Dzieci nie mają tutaj placu zabaw ani miejsca, gdzie się spotkać, więc zaczynamy od trawniczka, od miododajnych roślin, gdzie możemy zrobić sobie spotkanie piknikowe, gdzie dzieci mogą sobie przyjść na ławeczkę, porozmawiać, pogadać, czy spotkać się mogą tutaj mamy z dziećmi. Jednym słowem, zgodnie z założeniem projektu, powstanie tu przyjazna i ekologiczna przestrzeń dla życia pszczół i ludzi. Realizację tego przedsięwzięcia rozpoczęto w kwietniu od prac porządkowych. Lokalna społeczność oraz członkowie grupy Ziemia na Pokolenia posprzątali i wykosili działkę, po czym firma ogrodnicza wykonała pracę glebogryzarką separacyjną. Później przywieziono ziemię, przygotowano ją pod siew trawy oraz wytyczono rabaty, aby móc zasadzić wspomniane miododajne rośliny. Ale na tym nie koniec. Nie ma tu żadnych chodników, deptaków, ale tutaj jest taki pomysł, żeby ludzie sami wydeptali sobie ścieżki, a potem dopiero zaczniemy je jakoś utwardzać tam, gdzie ludzie chcą chodzić. Więc takie to też jest fajne, że będzie się po prostu ten park tworzyć tak naturalnie. No i jeszcze dodam do tego, że tutaj gdzieś w głębi są umieszczone ule. Takie domki, można powiedzieć, dla naszych pszczółek. To są dzikie pszczółki, które nie żądlą, są bezpieczne dla wszystkich. Tutaj dookoła tego pięknego życiodajnego serca będą wbite 3 słupki, które zostały przygotowane przez osoby z niepełnosprawnością z WTZ-u. Słupki odpowiednio będą odsyłały do edukacyjnych treści dotyczących poszczególnych tematów. Będzie to m.in. jak uprawiać rośliny bez wzmocnień chemicznych, jak uprawiać samodzielnie nawet w domu u siebie pszczółki oraz inne ekologiczne rozwiązania, które każdy mieszkaniec w Pabienicach może wprowadzić bez większych nakładów u siebie w ogródku. Celem tego przedsięwzięcia jest też promowanie najnowszych ekologicznych rozwiązań wśród młodzieży. W związku z tym wolontariusze Agrawki poprowadzą warsztaty dla podopiecznych 3 placówek, z którymi od lat ściśle współpracują.
będzie też happening. Równolegle są prowadzone szkolenia dla wolontariuszy z grupy wolontariuszy Agrafka, którzy przygotują szereg warsztatów edukacyjnych z różnorodnych tematów dla dzieciaków w różnych instytucjach. Oprócz tego będziemy realizować happening, który będzie tak naprawdę otwarciem tego również miejsca dla wszystkich mieszkańców i będzie promował ekologiczny styl życia. Wejdźmy w szczegóły, kiedy te warsztaty i kiedy ten happening. Warsztaty i happening rusza we wrześniu i wtedy również będziemy kontynuować to, co rozpoczęliśmy teraz. Tutaj jeszcze czekamy na ławeczkę, która będzie przypieczętowaniem tego pięknego miejsca i będzie przestrzenią też dla mieszkańców, którzy będą mogli tutaj się zatrzymać na chwilkę w tym pięknym, okolicznym miejscu. Projekt zakłada również aktywizację oraz integrację lokalnej społeczności oraz osób z niepełnosprawnościami. Wspólne sadzenie roślin, jak można było zauważyć, było początkiem budowania więzi między mieszkańcami osiedla na Zatorzu, wolontariuszami Agrafki oraz podopiecznymi warsztatu terapii zajęciowej. Były rozmowy, mnóstwo radości, a przede wszystkim satysfakcja ze wspólnej, dobrze wykonanej pracy. Termin rozpoczęcia sezonu kąpielowego na akwenie Lewityna został zapisany w uchwale Rady Miejskiej. Wyznaczono go na 15 czerwca. Jak informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, tego też dnia, czyli w przyszły wtorek, będzie można kąpać się pod nadzorem ratownika. Kąpielisko będzie czynne codziennie w godzinach od 11 do 19. Sprzyjająca aura i apele mieszkańców o uruchomienie wodnego placu zabaw zyskało pozytywny odzew administrujących obiektem. Wodny plac zabaw, z którego najchętniej oczywiście korzystają najmłodsi, zostanie otwarty w najbliższą sobotę 12 czerwca. Obiekt, tak jak i kąpielisko, będzie czynny w godzinach 11-19. Przypomnijmy, że wodny plac zabaw oddany został do użytku w 2019 roku. Mistrzostwa powiatu w piłce nożnej rozgrywane w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej to kolejne zawody, które Młodzieżowy Dom Kultury zorganizował po powrocie uczniów do szkół i przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. W tym roku szkolnym udało się je zorganizować. Rok temu do rywalizacji piłkarskiej w ogóle nie doszło. Na bocznym boisku Mosiru stawiły się trzy dziewczęce reprezentacje, dwie z pabieńskich placówek, szkół podstawowych nr 1 i 14 oraz drużyna zespołu szkolno-przedszkolnego w Dłutowie. Pierwszy mecz rozegrały futbolistki 14 i Dłutowa. Mimo optycznej przewagi dłutowianek, które w większości gry były w posiadaniu piłki, to pabieńczanki zdobyły pierwszego gola. Ostatecznie ten pojedynek zakończył się remisem 1-1. Drugi mecz rozegrały pabieńskie drużyny. Tutaj skutecznie zaprezentowały się piłkarki szkoły podstawowej nr 14, które strzeliły przeciwniczkom ze szkoły podstawowej nr 1 3 bramki. Ostatni pojedynek SP1 kontra Dłutów rozstrzygał o zdobyciu tytułu mistrza powiatu. Dłutowianki, chcąc osiągnąć ten sukces, musiały wygrać wyżej niż piłkarki szkoły podstawowej nr 14. Jak się okazało, nie było to trudne zadanie. Prowadzenie 3-0 drużyna z Dłutowa osiągnęła już w pierwszej połowie meczu, w drugiej dokładając kolejne 4 gole i tytuł mistrzyń powiatu pabieńskiego. Organizatorzy wręczyli piłkarkom medale i dyplomy. Mistrzowski puchar powędrował do rąk kapitan drużyny szkoły podstawowej z Dłutowa, a statuetkę najlepszej zawodniczki otrzymała piłkarka tej ekipy, Olivia Kluskowska. Drużyna zespołu szkolno-przedszkolnego w Dłutowie ma prawo reprezentować powiat pabieński w półfinale wojewódzkim. Przepustkę do półfinałów wywalczyli również chłopcy ze szkoły podstawowej nr 1, którzy dzień później w zawodach rozegranych w Kazimierzu rywalizowali z reprezentacjami szkoły podstawowej nr 13 z Pabianic, Dłutowa i gospodarzy z SP Kazimierz. Piłkarze szkoły podstawowej nr 1 wygrali 2 mecze i jeden zremisowali. Na drugim miejscu zawody zakończyli reprezentanci szkoły podstawowej z Kazimierza, na trzecim z Dłutowa, a czwarte miejsce zajęła drużyna szkoły podstawowej nr 13. Półfinał wojewódzki rozegrany zostanie w Zgierzu 17 czerwca.